Mamy go? Mamy go. Elemental design, when it comes to like the small dots and, you know, thingies for the accents on the letters, when you press Alt, it's always on the same letter. So on is basically A, right? Then S with the thingy is just Alt S, Alt N, Alt A, Alt U, sorry, Alt O. It always looks the same, you know? Co my tu mamy? No noble są. To możemy tak zrobić sobie. No dobra, zije i ży jest inaczej, to tam... Jak często używacie zi? Błagam was, on się uczy polskiego. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz w ogóle wcisnąłem zi. Ocie, dronie. Ale wjechały tutaj jednostki. Jeszcze Vayne w razie czego. Katarina też jest spoko. Szczególnie, że już mamy Dariusza. Dobra, kupimy sobie Katarinę. Miałem kiedyś Atari, wczytywanie przez jedna, przez rękę kasety, to były czasy? No panie, a miałeś taki w Commodore, taki malutki śrubokręcik, żeby głowicę, robić korektę na głowicy. Tak? Gram na PBE. To były czasy, no. No nie, Jeweled Gauntlet to my nie chcemy. No, kupimy sobie Zeda. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dwa szeny. Nie, powinniśmy to wygrać. Jakbym miał srebrną nidalkę, to bym się obawiał. Bo szeny zadają ultra damage. ...900 damage zadał ten Garen. Ale Asior. To. Nie było. Mhm. O, jest! Patrzcie. Całą grę nie mogłem go trafić, a teraz się trafił. W sensie poprzednią. Czy grałem Rageda w lobby, miałem same diamenty, samą Goldo 1, no czy może wysokie MMR? Miałem 9 miejsce na kwalifikacjach na TwitchCona, a ktoś nie pojechał. Więc dostałem ja invite'a. W sumie to co ja robię? Już sprzedajemy te jednostki tutaj. I jedziemy na 10 golda przecież. Macie gwint. No kurde, bele. No spokojnie mógłbym wjechać na 20, nie? 14, 16, 18, 20.
No można by, można by. I to by było całkiem spoko. No more elemental design. I'm sure there's a lot of people who would like to help you out with learning Polish in the chat. Cztery demony już ma. Co to są za jaja? Ale zdodżował. Challenger. Teraz wjechał prosto czołem. Dobra, co my tu mamy? Nic dla nas tak naprawdę. Co zostawiamy sobie? Tak zrobimy. Co daje sam gauntlet? Crit chance? Daje crit chance i dodge. Co? Zaraz. Dwie lulu. Ojej. No ale w sumie mam wygara. No nie no, ale sprzedam Veigara, będziemy na 30. Nie no, chciałbym wjechać na 50 gold jak najszybciej. Devcapa raczej nie będziemy używać. W tej chwili przynajmniej. Dobra, robimy tak. Ale oberwał tego Luciana, jasny gwint. To nie zaatakował drugi raz w ogóle z ulta, o co to chodzi? Naprawdę challengerowy ten Lucek. Nie, o, leczot, wygrasz to? Ale było blisko. Było blisko. Kurde. Kenen. Mam 3 golda. Czy tak naprawdę mogę sprzedać tych 3, żeby dostać coś tu? Możemy zrobić tak. Sprzedajemy Dariusza. Mamy dwie pary. I jeśli wygramy walkę, to sprzedamy tego. Dobrze. O Jezu, dobra, nie wygramy walki. Nie masz szans w ogóle najmniejszych. Najmniejszych nie ma szans, żebyśmy wygrali tą walkę, że ma 2 miliony HP wszystkim. Jeszcze ma Redemption. My nie mamy takiego damage'u. Dobra, to sprzedajemy tego pana. I sprzedajemy tego pana. To nie jest do punktu, czy my jesteśmy w stanie to wygrać. No zobaczymy. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, zobaczymy. Myślę, że nie wygramy. No, ale zhajrolowaliśmy na Lucianie. Więc może się udać. Myślę, że jakbyśmy nie skyrolowali Luciana, to mogłoby się nie udać. No jestem ciekaw, jakby to wyszło.
Nie jestem fanem Ludena. Nie jestem fanem Ludena. No zobaczymy. Zrobimy sobie tak. O kurde, Phantom bym wjechał. Nie no, to git jest. To mi się podoba. Mówiąc szczerze. Moglibyśmy tak zrobić. Ciekawe czy... No nie, to jest item, nie spell. Się nie liczy. No nieźle, no nieźle, no nieźle. Ale kupimy TF-a. Bo tu można by było ewentualnie pójść także w piratów. Jakbyśmy bardzo chcieli. Ale nie wydaje mi się. Przydałby się Vayne. No Ludon jest bardzo dobry w early, ale potem po prostu robi się taka kupa straszna, że to jest strata itemu niestety. Nie wiem, jak chcesz zrobić agresywne lobby, to może tak, ale tak to generalnie nie jest za dobry item. Niestety nie udało się dobić tego pana. Ojej, karamba. Bez szans. Niestety, jakbyśmy go dobili po fantomie, to byłoby spoko, ale no niestety się nie udało. Miał Bloodthirstera. O, jak ja bym chciał. O, jak ja bym chciał. Chciałbym bardzo też przetestować sytuację, w którym właśnie mamy Ludens i... No, niestety nie przetestujemy nic. Chciałem po prostu zobaczyć, co się stanie, jeśli mamy... Z tego co pamiętam, raz już chyba to testowaliśmy. Mieliśmy glovesy z full itemem i wrzuciliśmy drugie glovesy, to nam glovesy wypadły. Z tego co pamiętam. Te zbudowane. Można by Rageblade'a. Więc na razie sobie zrobimy tak. Nie wiem, czy tego Rageblade'a chcę robić. Byśmy grali Guns... Nie wiem, czy będę jeszcze szedł w Gunslingerów, czy w Archerów. Tego nie wiemy. Znowu nam Phantom nic nie dał, nie? A to jest nie hard. Znaczy może tak, że nic nie dał, ale ta postać po prostu żyła do końca gry. Jest Ashka.
Nie, dobra, poczekamy, jeszcze mamy wilki. Jeszcze mamy wilki, tak naprawdę. No więc to możemy poczekać sobie. Lucyk, ty debilu, naprawdę. A, ty jesteś głównym, Lucian, naprawdę. Wjeżdża prosto w ulty. Będę siedział w ulcie, ha! Siema, Wojos. Siema, Raczek. Nie mam za dużo upgrade'ów, ale jest okej. Okay. Jakbyśmy tak mieczyk dostali, to byłoby super. Mieczyk, rękawica. Albo też nic. Też jest spoko, jak się nic nie dostaje, nie? No dobra, gangplanka trzeba będzie sprzedać. Nie wiem, czy my w Nobli nie pójdziemy. Mamy taki dziwny team, że to jest koniec świata. Możemy sobie pozwolić tak na szufolowanie postaciami, bo będziemy się po prostu w full golda, nie? Ile na damage zadaje? Zero? To jest Ionic Spark. Kaisa. No dobra. No dobra. No chyba was wszystkich pogrzało. Ale musimy dołożyć jakiegoś Voida albo coś, bo taka jest, się w ogóle nie sprawdzi. Albo Giant Slayera mieć po prostu. Bo inaczej nic z tym nie zrobimy. Czemu zniknął mi prezent Wikonce za 50 złotych, to trwa tylko miesiąc? Nie, musisz ustawić sobie. Możliwe, że nie masz po prostu ustawionego w tej chwili. To jest do ustawienia, jaką masz, jakiego masz badża. Kurde, no bardzo potrzebuję ten miecz. Zobaczmy. Ale ta Kaisa jest naprawdę z dupy, bez itemów i bez Voida. Sam Ranger jej nic nie daje, naprawdę.
Dobra, co mamy? Nie ma miecza żadnego, no nie no, zaraz się zastanowię. Nie ma też gauntleta żadnego. No czy was wszystkich pogięło w tej grze? Skombinuje się, będzie Rageblade na niej. Ale to jest bzdura, naprawdę. Dobra, no już zrobimy tak. Poczekamy jeszcze na raptory. Ale damage, zobaczcie ten Kai'Sa, jaki damage robi. Mordy na broń złoto? No ale panie, no, robi fantoma i wychodzi z gry. Kai'Sa zada ile? 1160. Wciąż lepsze niż Vayne? No ale kosztuje tyle co 5 Vayne. Więc wiesz. Ale żeśmy tutaj wrzucili sobie na ruszt. Uhuhu. 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 Dobra, zrobimy tego pana na baita. O, jestem 4 wojny. Ja powiem wam, że Rageblade na... Hej, to nie jest głupie. Nigdy tego nie robiłem, ale to naprawdę nie jest głupie. Rageblade na Kindredzie. To nie jest takie głupie. Autentyk. Teraz będziemy robić sobie 9 level. Bardzo bym się przydał Void. Może niekoniecznie. Bardziej bym się przydał Kingslayer. Znaczy Giant Slayer, przepraszam. O, jest. Rewelacja. Dobra, to możemy grać. Mamy Giant Slayera. Druga Kai'Sa. O Jezu. Kartusz. No nie, 4 knightów musimy mieć. Ale można zrobić tak. Tak. I to też jest git.
Ciekawe. A tu jeszcze jeden przedmiot został. O ja jebie. Ale jestem ślepy. Mielibyśmy drugiego Rageblade'a. Mocny jestem. O. Ale jajcon. Spoko, Wojas. Lutar górą. Chyba tego pana żegnamy o ziemble. Poważnie. Kindred z Rageblade'em to nie jest głupi pomysł. Oczywiście wolałbym mieć tego Rageblade'a w tej chwili na kasie, ale zaraz będzie karuzelka z full itemem i smok z full itemem, więc będzie spoko. Więc jest luz. Przyda mi się jeszcze jedna kajsa, ale okej. Okay. Złoty mordy z Phantom Dancerem. Tenal ma builda. Jasny gwint. Piłka nożna na naszenie. Zrobimy tak. Będzie tutaj bić tanka. Powinna tego... Bo powinna być Sejuani, nie? Tak. Ale poważnie, tak Kindred z Rageblade, no to jest meta. Poważnie. Mega mi się podoba ta Kindred. Mega mi się podoba ta Kindred. Znaczy Zephyr też byłby dobry. Nie wierzę w te cuda. Nie, w sumie... Dobra, niepotrzebny ten łuk tutaj. Żegnamy pana. No i tak nie będziemy mieli golda, żeby zrolować, ale bzdura, dobra, nie potrzebuję, jeszcze dawałem. Ten w ogóle ma 100 HP ciągle, nie? Lul. Dwa Berklowy ma. Ciekawe, okej. Okay. Gram z tym na 100 HP, nie? No. Ale uciekł drań.
No niestety Veigar przeżył mojego fantoma. Nic nie wykombinujemy. Nie wiem, czy w ogóle nie zginęliśmy teraz. No nie, dobra, już przesady. Lulu uratowała mu Veigara. Hurricane. No, mówię, że mówiłem, że spierdoliłem. Jeśli nie dostanę teraz Skysy, to mógłbym jeszcze to zmienić. Mógłbym sam nie wiem. Co on dostał w ogóle? Spear of Shogun. No nie ma Kaisy. No ale Glacial też spoko, nie? Zrobimy tak. Problem jest tylko taki, że no... Zrobimy tak. Co on zrobił? Po co on intuje? Nie kumam. Raz zrobił inta, tak? Żeby pokazać, że haha, jaki śmieszny jestem. Spoko. No zaraz zobaczymy, co się stanie. No i co teraz? I teraz przegra grę, kolega. Się raz podłożył. I będzie po ptokach. No, a mógł wygrać.
Zobaczymy, co tu się będzie działo. No, będzie jeszcze jedna dogrywka. Chyba tak. O, Lulu zginęła. Idealnie. Ale kegwu.